Politycy PiS jeżdżą po Polsce przedstawiając to, co zrobili w mijającej kadencji. Podsumowanie zatytułowane Myśląc Polska omawiali na spotkaniu z mieszkańcami Sieradza. Przedstawili także tezy programu na przyszłą kadencję. Powiat sieradzki to jeden z największych powiatów rolniczych w kraju. Bardzo wyraźnie stawiamy na rozwój rolnictwa, na wspieranie tego rolnictwa. No, mówimy o polityce prosenioralnej, to też jest niezwykle istotne, bo Polska się starzeje, prawda? Wiele jest takich spraw, o których szczegółowo będziemy mówić. Tu jest silne rolnictwo i będziemy rolników wspierać w różnym aspekcie, bo jest tu i produkcja roślin, i produkcja przecież warzyw, kapusta, i też chów trzody. Joanna Lichocka, posłanka z Warszawy, będzie jedynką PiS w wyborach do Sejmu w okręgu nr 11, obejmującym także powiat sieradzki. Ostatnio tak bardziej dokładnie oglądam sobie i tutaj przyjeżdżam i bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie na przykład kwestie tożsamościowe, jak ważna jest tutaj Polska. Także jak wjechałam na rondo Lecha Kaczyńskiego, skręciłam w ulicę Polskiej Organizacji Wojskowej, która dowiozła mnie do ronda żołnierzy niezłomnych, to sobie pomyślałam, tu jest serce Polski. Kanwą do dyskusji była nowa arena programowa PiS, Myśląc Polska, przyjęta na spotkaniu przedstawicieli tej partii w Katowicach. Dokument wyznaczający kierunki modernizacji państwa, jego gospodarki i kontynuowaniu polityki prospołecznej.